Jar na Dzień dobry, z tej strony Dagmara Tarka, dziś moją gościnią jest Katarzyna Kucewicz, psycholożka i psychoterapeutka. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Porozmawiajmy o hejcie. Dzisiaj uważa się, że w przestrzeni publicznej jest to niezwykle niszczące zjawisko, ale jak to jest z tym hejtem? Czy on pojawił się w social mediach, czy może był już wcześniej? Jak, jak, jak pani uważa, jak, jak to właściwie wygląda? Myślę, że świat u hejt jest znany znacznie dłużej niż social media i że zawsze ludzie pozwalali sobie, oczywiście niektórzy, pozwalali sobie na takie mało empatyczne, często pozbawione na w ogóle wrażliwości, komentowanie zachowań, czy wyglądu, czy osobowości, czy... Poczynani innych ludzi. Um, bo hejt to jest taki rodzaj krytykowania um, bez hamulców. To jest mhm. krytykowanie bez empatii, bez e, czułości wobec drugiego człowieka, bez e, estymy, bez, bez żadnego szacunku i takie oczywiście ne, zachowania no, nie są jakieś specjalnie nieznane ludzkości. Wiadomo, że zawsze byli tacy, którzy tak się zachowywali, natomiast skala hejtu dzisiaj jest nieporównywalnie większa, jest olbrzymia i mm, ten rodzaj zachowań stał się niejako sposobem w moim poczuciu na odreagowywanie napięcia. Kiedyś odreagowywaliśmy napięcie w inne sposoby. Dzisiaj takim sposobem odreagowania swojej frustracji, swoich negatywnych emocji, swojej złości, poczucia niesprawiedliwości, sensu życia, nierzadko dla niektórych staje się po hejt. Czyli osoba, która hejtuje po takim napisaniu na przykład komentarza, jakby... Nierzadko czuwa ulgę, czuwa coś na kształt takiego: yy, uf, no to powiedziałem, co, yy, co myślę, wyraziłem siebie yy, w taki sposób, yy, yy, rozładowuję też swoje emocje, czuję się z tym lepiej. Oczywiście no jest to bardzo yy, yy, trudne zjawisko, ponieważ bardzo trudno jest się uodpornić na hejt. i nam się może wydawać, że to osoby publiczne. Że po nich to spływa, kiedy czytają setki, tysiące komentarzy na swój temat, kiedy, kiedy są ze wszystkich stron atakowane. Tymczasem nierzadko okazuje się, i ja to też obserwuję wśród np. osób publicznych odwiedzających mój gabinet czy w ogóle rozmawiających ze mną, że, że hejt zostawia w nas ślad. Zostawia piętno, ludzie pamiętają te najbardziej obraźliwe komentarze, trudno jest się naprawdę odciąć i przyjmować taką postawę, że nic mi to nie obchodzi. Trzeba mieć niebywale wysoką samoocenę, żeby przyjmować hejt po prostu bez mrugnięcia okiem. Zazwyczaj jest tak, że ktoś oczywiście deklaruje, że trudno przyjmuje, ale tak naprawdę mhm. gdzieś tam na dnie serca to boli, to się zapamiętuje, uwiera, a czasami, a czasami bywa tak, że całkowicie hamuje ekspresję, hamuje bycie sobą i pod wpływem hejtu ludzie nierzadko decydują się wycofać, zaprzestać swoich aktywności I, i, i przypłacają to zdrowiem psychicznym, przypłacają to depresyjnością, oczywiście gigantycznym spadkiem samooceny. No, dlatego jest to zjawisko bardzo Niebezpiecznej też nie tylko, do, nie tylko dziejące się w przestrzeni publicznej, ale też im przecież studentów czy uczniów, mhm. tylko na mniejszą skalę, ale także można zostać shejtowanym przez własne koleżanki z pracy czy z grupy, więc, więc to jest takie zjawisko nie tylko wokół celebrytów czy, czy influencerów, mhm. ale we wszystkich nas. To ja jeszcze tutaj przytoczę kilka statystyk, bo w Polsce hejtu doświadcza już co czwarta osoba w wieku 18-24 lat, jak wskazuje raport Ogólnopolskiego Panelu Badawczego Ariadna. I przeważa przekonanie, że u podłoża hejtu może tkwić brak satysfakcji z życia w 37%. To jest to, co pani też tutaj zauważa. Chęć zwrócenie na siebie uwagi i zyskanie rozgłosu 33%, frustracja, 32% lub zazdrość, 31%. Tak. Przyznam, że nie sądziłam, że, że w ogóle takie mogą być przyczyny tego hejtu. I powiedziała pani, sobie, powiedziała pani, że bardzo ciężko jest sobie poradzić z tym hejtem, ale czy są jakieś takie sprawdzone rozwiązania, co możemy robić, gdy już nas ten hejt dotyka? Nie mówię tutaj nawet z perspektywy influencera, tylko każdego z nas, a może na przykład właśnie studentów, bo jesteśmy przecież w studio uniwersytetu warszawskiego. Z całą pewnością um, ja odradzam czytanie, wczytywanie się w komentarze, dociekanie, polemizowanie z hejterami. To jest jasna sprawa, że kiedy pojawia się hejt, nie warto na niego reagować tak od razu z poziomu silnych emocji, tłumaczyć się, czy też wykłócać się z osobą, która nas hejtuje. Myślę, że mm, najlepszym rozwiązaniem jest e, ignorowanie. Mhm. Jest nie wchodzenie w dyskusję z hejtem, ale też i sprawdzenie w sobie wewnętrznie, co nam to robi, jak my się z tym czujemy, co się z nami dzieje. Ja jestem psychologiem, psychoterapeutą, więc dla mnie jakby kluczowe jest to, żeby sprawdzać, żeby zachęcać ludzi do sprawdzania, co ci ten hejt zrobił, w, co, w jakie Twoje. Kompleksy, słabości, e, on uderzył. E, i, I takie popracowanie nad tym, e, pozastanawianie się trochę nad tym, e, skąd, to się, e, skąd to się akurat e, wzięło, dlaczego, to, dlaczego ta krytyka tak mnie dotknęła. Oczywiście e, ja uważam, że jeżeli spotyka nas hejt, to najlepiej się trochę wycofać, bo e, zawsze każdy, każda burza taka hejtowa mija. Mm -hmm. e, czy brać do serca hejt, ja myślę, że przede wszystkim trzeba go odróżniać od krytyki. Bo nie każda, nie każda krytyka to jest od razu hejt. Mhm. Może nas ktoś skrytykować za, za, za to, jak się zachowujemy, czy za to, jakie poglądy mamy. I to może być nawet dla nas twórcze. Trzeba sobie zadać pytanie, czy ten hejt coś wnosi do mojego życia, czy nie. Bo jeżeli ktoś na przykład napisze mi, no pani Kasiu, trudność pani słucha, bo się pani jąka na przykład, mhm. to 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 ja nie przyjmę tego jako hejt, tylko jako informację ciekawą na mój temat, że może powinnam na przykład zainwestować, nie wiem, w emisję głosu, czy mm -hmm. w e, pracę nad głosem. Na przykład, prawda, że... Mm, ja staram się zawsze krytykę e, traktować jako nagrodę, znaczy w sensie jako jakąś taką informację, że ok, może mogę się coś rozwinąć, mm -hmm. mogę, może mogę coś udoskonalić. Mm -hmm. e, ja tak podchodzę do krytyki, jako do szansy do udoskonalenia się. Natomiast jeżeli spotykam mnie hejt, ale brzydka baba, czy cokolwiek takiego, mm -hmm. e, czy, czy jakieś w ogóle, nie wiem, beznadziejna i tak dalej, bez bezmerytorycznego z takiego um, kontekstu, to po prostu. Mm, Ignoruje to całkowicie i absolutnie nie buduje swojej samooceny czy nie rujnuje w oparciu o hejt. Tak samo jak nie rujnuje w oparciu o hejt, tak samo jak nie buduje w oparciu o pochwały. Jakby mhm. samoocena nie może być budowana czy rozwalana przez opinie innych ludzi na nasz temat. Czyli Więc, tak zewnętrznie, prawda? Dokładnie, tak zewnętrznie. Bo mhm. wtedy, jeżeli my budujemy się na tym, że nikt nas nie hejtuje, a nasze koleżanki tak to w przypadku hejtu, który może nas spotkać, nagle ta sama ocena nam spadnie. Warto jest, kiedy na przykład wrzucimy jakiś kontrowersyjny artykuł. Czy tekst do sieci naszego autorstwa. Ja na przykład, jak piszę teksty, tak, to czasami wiem, że odcieram się o coś kontrowersyjnego mm -hmm. i zawsze wtedy daję teksty do sprawdzenia osobom, któr, których zdaniem ma dla mnie znaczenie, które, których wiem, że ich opinia będzie dla mnie znacząca. I ta opinia dwóch, trzech osób, czterech czasami jest dla mnie kluczowa. Jak one powiedzą, Kasia, przegięłaś w tych teoriach, albo Kasia, źle to napisałaś, albo mm -hmm. Kasia, to się ciężko czyta, trudno czyta, to ja wiem, ok, czyli muszę coś poprawić. Ale jeżeli dostaję jakieś komentarze od anonimowych osób, niepodpisanych, zawierające jakieś jeszcze osobiste wtyki, w wkręty, mm -hmm. w, w no, no to tego w ogóle jakby nie, nie wczytuję się w to. I e, to nie są jakby dla mnie informacje zwrotne, na które zwracam uwagę. E, I myślę, że to jest, e, no to jest taki, taki sposób, który, który też, do którego zachęcam. Mm -hmm. A jak pomóc dzieciom, które padły ofiarą hejtu w social mediach? Na pewno myślę, że należy globalnie wprowadzać więcej lekcji wychowawczych dotykających tematu hejtu, uczyć, w ogóle pokazywać, że jest to przemoc, że to są zachowania niezwykle krzywdzące, że że takie zachowania bardzo dużo, że, że to są zachowania, którymi niszczymy siebie nawzajem. Myślę, mm -hmm. że dużo, że warto jest pokazywać i też omawiać i rozmawiać z dziećmi na temat hejtu w szkole. Myślę, że to jest super istotne. I oczywiście my jako rodzice także musimy, powinniśmy rozmawiać z dziećmi o hejcie i dopytywać, być zaciekawieni, czy nasze dziecko na przykład nie jest hejtowane. Bo jeżeli... No co czwarte dziecko doświadcza hejtu, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że nasze dziecko też, czy nasze mm -hmm. rodzeństwo. Więc dobrze jest dopytywać, dobrze jest jakby przyglądać się. Dziecko, które jest hejtowane zazwyczaj jest, staje się posępne, smutne, apatyczne, zmienia się jego zachowanie, agresywne czasami. Jakby ewidentnie widać, że jest jakaś zmiana, że coś się dzieje, a przy tym oczywiście staje się skryte. Ponieważ hejtowi zazwyczaj towarzyszy taka emocja jak wstyd. Znaczy mhm. osoba zhejtowana, czy dorosły, czy dziecko, czy się wstydzi po prostu. Wstydzi się, ponieważ w jakaś jej część, większa, bądź mniejsza, bądź całkowicie uważa, że to jest prawda na jego temat, ten hejt. Czyli jak ktoś napisze, ale jesteś głupia, ale jesteś kretynką, ale jesteś brzydulą, no to yy, dziecko weźmie to za prawdę o sobie. Tak, mm -hmm. Zwłaszcza, że w pewnym wieku um, dzieci jakby od, budują swoją samocenę w oparciu o grupę rówieśniczą, a nie w oparciu mm -hmm. na przykład o to, co powie mama, tata, tak, tak. Czy, czy lusterko. Tego um, więc jeżeli grupa rówieśnicza mnie odrzuca, no to znaczy, że jestem um, do, do niczego. I, um, I warto jest być uważnym, bo dziecko, rzadko które dziecko, niektóre tak, ale rzadko które przychodzą i mówią: No to ja teraz y, opowiem ci, mamo, o hejcie, mm -hmm. opowiem ci, jakim mnie spotka hejcie. Mm -hmm. to zawsze znaczy, dzieci nie mówią takich rzeczy, więc trzeba wyciągać te informacje, dopytywać, e, te, też e, dawać taką przestrzeń dziecku, że zawsze może z nami pogadać, mm -hmm. że możemy pogadać też o hejcie, że możemy na, możemy na przykład podzielić się własnymi doświadczeniami, bo przecież współcześni rodzice, takie osoby na przykład w moim wieku, no to same też doświadczały bullyingu, mm -hmm. na przykład w szkole, więc też wiemy, co to znaczy, tak? Więc możemy o tym pogadać, o własnych doświadczeniach z bullyingiem i przy okazji dać szansę, takie pole, żeby dziecko się otworzyło. I to jest bardzo ważne, bo gdy dziecko czuje się słuchane i wysłuchane i zauważone, no to, to nie czuje się takie samotne w tym procesie. Mm -hmm. A zastanawiam się, czy panuje coś takiego jak na hejtowanie takie w trendach, czyli okej, okay, teraz hejtowany jest najczęściej, nie wiem, fakt, że ktoś ma powiększone usta i tego się najwięcej wylewa obecnie w social mediach strzelam. Ale czy jest coś takiego, że hejt um, jest właśnie w konwencji tych trendów? Czy teraz na przykład panuje hejtowanie na coś? Ja myślę, że z moich obserwacji wynika, że um, jest hejt, który spotyka się z takim ostracyzmem społecznym i z taką opinią, jak można hejtować, mhm. jest taki hejt, na który jest pewnego rodzaju przyzwolenie społeczne. Mhm. Na przykład um, obecnie na Jana Pawła II. Powiedzmy. Tak, tak. Jest to przyzwolenie społeczne, że można, bo, bo jesteśmy, jesteśmy źli na to, co się, co się stało i na to, jakie fakty wyszły. Można na przykład było hejtować, ludzie dawaj sobie prawo do hejtowania. Mamy ginekolog, za to tak. jak się. I, 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 i tą aferę z NFZ-em. Jeżeli ludzie czują, że ich hejt jest społecznie akceptowalny, to mam wrażenie, puszczają im wszelkie hamulce. Czy, czy w ogóle jednak można mówić, że hejt jakikolwiek jest prawomocny? Moim zdaniem to jest hipokryzja. Mhm. E, bo nie ma takiego hejtu. Który jest, który jest bardziej jakby właściwy, albo mniej właściwy. Zawsze w każdym, w każdej wypowiedzi w internecie my powinniśmy starać się o kulturę osobistą i starać się mm -hmm. o jeżeli nie jakąś czułość i empatię wobec osoby, którą hejtujemy, to szacunek do niej, jako do, po prostu do człowieka. I szacunek do siebie. Bo jeżeli my wy, wy, wylewamy hektolitry hejtu na kogoś, to tak naprawdę też nie szanujemy samego siebie. To mm -hmm. też sami siebie obtaczamy taką negatywną, um, taką negatywnością, taką nienawiścią do, dookoła. I, I też się bardzo denerwujemy, bo też bardzo często pisząc takie rzeczy, my jakby jesteśmy cali w takiej złej atmosferze. Wewnętrznej. Więc, mm -hmm. więc myślę, że z szacunku do siebie też lepiej, jeżeli już coś chcemy skrytykować, to robić to zawsze z, taką, z takim taktem, z takim poczuciem, co by powiedziało moje dziecko, czy co by powiedziała moja mama, czy co by powiedziała osoba, którą szanuję, moja promotorka, na przykład mm -hmm. na, na taki mój komentarz. Czy osoba, która chce, żeby o mnie dobrze myślała, jakby zobaczyła, co napisałam. Czy powiedziałaby, o świetne przekleństwa, ale super, tutaj wyzwałeś kogoś? No czy by po prostu powiedziała, no w życiu bym się po tobie tego nie spodziewała. Mm -hmm. Wspomniała pani także o mamie ginekolog i tych takich kryzysów wizerunkowych, które były bardzo, bardzo też nawiązujące do hejtu w naszej przestrzeni social mediowej jest mnóstwo ostatnio. Sprawa z żurnalistą, też hejt na Beacie Pawlikowskiej, no jest kilka takich postaci. Basia Kurdej-Szatan, przecież to też była ogromna Tam. sprawa. I Wasia um, się z wielu aktywności musiała wycofać poprzez właśnie też ten hejt. I um, co powinni robić influencerzy właśnie w tej sytuacji, tak z Pani perspektywy? Oni często w, w jakiś sposób wybierają też drogę milczenia? Mm -hmm. ja tak Myśli myślę, pani, że to jest, że to, jest, że to ich uspokaja. Myślę, że to jest najlepsza droga, ponieważ, e, ponieważ każda burza kiedyś się kończy, nawet największe gradobicie kiedyś ma swój kres, natomiast no, mnie e, przeraża e, ta skala hejtu. Nawet jeżeli krytyka jest zasadna, to bardzo często ona przechodzi w szczucie. E, ona przechodzi w lynch. Takie nękanie, wręcz w denkanie, tak, w lynch. i ja jestem. E, ja jestem zawsze głęboko poruszona, i nawet kiedy na początku dowiaduję się o jakiejś aferze i myślę, o, no, nieźle, przeskrobał, czy przeskrobała dana osoba publiczna, to kiedy czytam te komentarze, kiedy widzę, jak wylewa się dużo nienawiści, to od razu mi się odwraca, to od razu staram się tłumaczyć. Ja, ja na przykład, tak mam, że od razu staram się rozumieć, bo myślę sobie, że. Nie wiem, czy ktoś oprócz nie wiem, Putina zasługuje na mhm. hejt, ale to mhm. jest zło w czystej postaci, tak? To takich postaci w historii e, świata jest e, na palcach jednej ręki można powiedzieć tak. postaci, które powiedzmy zasługują na hejt. Ale naprawdę na palcach jednej ręki. Natomiast, natomiast na pewno nie należy zaliczać do nich czy Beata Pawlikowska, czy mama ginekolog. Obojętnie, czy się zgadzamy, czy nie, to myślę, że taki rodzaj nienawiści um, jest, jest straszny. Dlaczego? Bo już pomijając to, jak sobie radzą sami influencer, same te osoby publiczne, same mhm. te influencerki, ponieważ one sobie prawdopodobnie umieją z tym poradzić, mają też ludzi którzy ich bardzo wspierają. Mhm. Ale kiedy taki hejt czy ta młoda osoba, która dopiero wchodzi w ten świat, która dopiero na przykład też chciałaby coś opublikować, co może nie jest tak super w, w trendach, mhm. tylko się wyłamie, to ona widząc skalę hejtu nie będzie, będzie zabijać swoją kreatywność. Ja bardzo często rozmawiam z ludźmi, którzy mówią, wiesz, mam nowe pomysły, ale boję się. Boję mhm. się hejtu, boję się coś powiedzieć, boję się być sobą. Ja sama mam wrażenie, że kiedy 10 lat temu zaczynałam swoją karierę w mediach, to jeszcze te social media nie były takie hejterskie, i ja sobie pozwalałam na dużo większą. Swobodę, swobodę wypowiedzi, mm -hmm. a dzisiaj ja się sama łapię na tym, jak straszliwie się cenzuruje. Jadąc tutaj do studia, mm -hmm. dostałam właśnie wiadomość od jednej z która powiedziała, Boże, ale pani poucinała ten, ten wywiad nasz, przecież tam było tyle smaczków, mm -hmm. a ja go upoucinałam, bo uznałam, że nie... Nie, nie to za kontrowersyjne, to muszę jakoś złagodzić, wy, wyprasować. I to nie jest jedna razowa sytuacja. Ja zauważyłam, że ja sporo prasuję, ponieważ jak widzę, jaki hejt się wylewa na moje koleżanki po Fachu, nie? na Kasi Mider na przykład, mm -hmm. to, y, to mnie samo to bardzo stopuje przy takiej naturalnej ekspresji. Mm -hmm. Czyli ma Pani doświadczenie z hejtem? Czy była Pani hejtowana, czy były takie okresy, kiedy on. Wylewał się jakoś intensywniej na panią? Ja nie powiem, żebym doświadczyła jakiegoś gigantycznego hejtu. Um, chociaż czasami zdarzało się tak, że kiedy um, pisałam artykuły dla wysokich obcasów, to jeżeli poruszałam tematy, które kogoś zirytowały, to um, tam się lały <grym> z rumieniami hejty mhm. na, na temat tekstu, na temat moich przy, zało, na, Zawsze tego brałam, że to jest o tekście, że to jest o tekście, o jakichś moich przemyśleniach. Komuś się te przemyślenia nie podobają. Ja zawsze oddzielam czyn od sprawcy, czyli oddzielam siebie od. Tekstu, i nie jestem mm -hmm. swoim tekstem. Nie jestem swoimi przemyśleniami. To jest jakaś mm -hmm. cząstka mnie. Mam różne części siebie. Komuś się mm -hmm. nie podobają moje refleksje, ale to nie znaczy, że ja jestem beznadziejna. I mm -hmm. tutaj właśnie apeluję do studentów dziennikarstwa, którzy może nas słuchają, żeby się tak nie przywiązywali do swoich tekstów, bo tekst to, jest, to mm -hmm. nie jesteś ty, tak? Mm -hmm. I, I ja tak zawsze myślę, że tekst to nie jestem ja. Ale dostawam po głowie za swoje sformułowania. Ale na przykład to, co jest takie dla mnie najbardziej hejterskie, bo to, że ktoś się ze mną nie zgadzał, to były nawet ciekawe te polemiki. Mm -hmm. Ja lubiłam zawsze to czytać, czasami się uczyłam też na tym, tak? musiałam że faktycznie to może źle mm -hmm. powiedziałam, albo no, nie wzięłam tego pod uwagę, słuszna uwaga. Ja zresztą czasami jak mi ktoś yy, tak, yy, tak yy, krytykuje w moich social mediach, to, to ja bardzo dziękuję. Czasami piszę do kogoś, czasami mówię, mm -hmm. jej, wiesz co, N nigdy na to nie spojrzałam w taki sposób. Mm -hmm. Dzięki ci za to. Natomiast Czasami dostawałam taki hejt, bo to hejt, tak, w rodzaju, Boże, jaka ona jest gruba, na mm -hmm. przykład, bo ważyłam to 50 kilo więcej, więc miałam otyłość od tak się to pięknie nazywa w bmi -u. No i ktoś na przykład po mojej wypowiedzi na temat, powiedzmy, objawów depresji pisze komentarz mm -hmm. Jezu, jaka ona jest gruba, jak ona mm -hmm. wygląda źle, tak? No to jest jakby, no nie jest to merytorycznie jakby komentarz taki miły. To już mi... jest hejt, prawda? To, tak, to jest hejt. Mm -hmm. I ja to dostawałam i dostawałam też takie wiadomości, że no co to za psycholog, co się nie może odchudzić. No to, no to jakby potem mówiłam, no i co, no i mogę się odchudzić? Czy, czy, czy uczyniło to ze mnie lepszego psychologa? Nie, niekoniecznie. Czy, czy lepszego człowieka? No Też idąc nie. No tą logiką, to tak. No właśnie, nie do końca. No. Myślę, że jak schudłam, to są inne powody, żeby mm. mnie schejtować, tak? No tak Zawsze się jakieś znajdą. Także, także tak, no doświadczyłam i, i myślę, że każda osoba, która ja, ja to tak przyjmuję, że każda osoba, która decyduje się robić coś publicznie, to po prostu już w dzisiejszych czasach musi się liczyć z tym, że zostanie skrytykowane. Mhm. Czasami dostaję hate za takie rzeczy, na przykład hate, taki, takie, takie szpide, za takie rzeczy, że myślę sobie, o rany, w życiu bym nie wpadła, że za to można możemy hateować. Mhm. Bo czasami na przykład oddaję jakiś tekst mhm. i mam takie zdania, że myślę sobie sama, okej, okay, no za to zdanie mi się oberwie. Mhm. A potem mi się obrywa za coś zupełnie innego mhm. i wtedy mam takie. Wow, czyli ludzie hejtują za wszystko. Tak. E, więc my tak mhm. naprawdę, jak, jak jesteśmy trochę na takim śladomie, że chcemy ominąć każdy hejt, to najpierw żebyśmy nic mhm. nie robili, nic nie mówili i nie wychodzili z domu. Bo cokolwiek zrobimy, zawsze tak naprawdę może znaleźć ktoś, kto powie, no jak ty się ubrać, jak można się na czarno ubierać wiosną, nie? Mhm. No. Ja jestem tym czarnym. No tak, ja też, <noise> właśnie. Przejdźmy teraz do, do Pani konta na Instagramie. Zebrała tam Pani niemal 30 tysięcy obserwujących. Ja bym chciała się trochę dowiedzieć a propos tego, jak Pani zbudowała e, tą pozycję influencera. E, ma też Pani przecież publikacje w najlepszych i największych tytułach, typu Newsweek, Wysokie Obcasy, Charaktery. Jak, jak, jak pani się wzbiła e, po tej ścieżce kariery? Jak to wyglądało, że doszła pani dzisiaj do takiego punktu? E, to, to konto na Instagramie to jest w ogóle pandemiczny przypadek, bo mhm. ja nie chciałam mieć Instagrama. E, ja w mediach jestem od ponad 10 lat, natomiast w pandemii uznałam, w pandemii miałam 600 obserwatorów mhm. i uznałam, że może trzeba byłoby. Powrzucać trochę na ten Instagram, bo TikTok to jest. Ja już nie jestem z tego pokolenia. Mhm. Myślę, że nigdy się na to nie zdecyduję, mhm. ale, ale Instagram to jeszcze tak. I, I w pandemii po prostu uznałam, że będę pokazywać i tam gdzieś po, dzielić się swoją wiedzą i pokazywać to, co robię. Ja w mediach jakby pojawiłam się. Ponad 10 lat temu dość, tak powiedziałabym, przypadkowo no, wysłałam do charakterów takie zapytanie, czy mogłabym napisać tekst o no, chorobie afektywnej dwubiegunowej. Pracowałam mhm. wtedy w szpitalu w Instytucie Psychiatrii i Neurologii na Sobieskiego w Warszawie i miałam pod opieką grupy osób, rodzin i, i też osób z chorobą afektywną dwubiegunową. Mhm. I uznałam, że to jest, to jest bardzo ciekawy temat i zapytałam charakterów wtedy, zupełnie to była inna redakcja, w ogóle inne, inne czasopismo jeszcze wtedy zupełnie. Mm -hmm. Czy nie chcieliby, żebym taki tekst może napisała? No i ja nie powiedziała, ja no niech pani wyśle. No i tak wysłałam ten tekst, i to, tak się stało, że on stał się, że on został na, to był Pierwszy mój w życiu tekst pisałam go razem z Justyną Tuchowską, moją koleżanką. I ten tekst dostał nominację do kryształowego pióra, mimo wow. że to był w ogóle pierwszy w życiu tekst, więc ja byłam po prostu w szoku. Nie wygrał oczywiście, ale ta mhm. sama nominacja dała mi takie poczucie, że może ja umiem pisać, że, mhm. że dobrze piszę, że, 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 że to jest fajne. I zaczęłam pisać bloga, takiego psychologicznego bloga z różnymi refleksjami, gdzie sporo pisałam o uzależnieniach, na przykład na przykład i w tym odzaku pochodziliśmy i zadzwoniono do mnie z produkcja, zadzwoniła do mnie rozmów w toku, takiego programu mhm. prowadzonego przez Ewę Drzyskę, Drzyskę, może Państwo pamiętacie, i, do, i zapytano mnie, czy nie przyjechała do Krakowa, bo, bo czytaj mojego bloga. Ja na tym blogu tak fajnie piszę, to może jestem fajna. Nie, nie mi powiedzieć, jak wyglądam, bo ja nie miałam żadnych zdjęć mm -hmm. w sieci praktycznie, y, więc, więc nie wiedzieli, co i jak. No i jak przyjechałam, no to już zostałam w tych mediach. I to tak, y, to tak się stało. I y, rzeczywiście tak, jedno medium, drugie medium, natomiast to, co jak czasami mnie osoby pytają, jak to się udało, to ja nie miałam żadnych znajomych osób, ale zawsze byłam i to zawsze mi mówią dziennikarze, mega pracowita. Mm -hmm. Czyli y, jak ktoś chciał na dzisiaj coś szybko to ja się godziłam na dzisiaj. Mhm. Robiłam bardzo szybko autoryzację. Do dzisiaj tak robię. Bardzo szybko autoryzuję teksty. Bardzo szybko piszę. Jakby nie... Staram się jakby nie, przeszka nie przeszkadzać i być, być dostępną osobą, jeżeli ktoś potrzebuje komentarza. Nie muszę się mhm. pięć dni zastanawiać, co chcę powiedzieć. Jakby mhm. mam, mam takie poczucie, że przychodzi mi z kością um, posiłkowanie się swoją wiedzą psychologiczną, żeby komentować. I to uczyniło mnie taką ekspertkę, do której po prostu lubi się dzwonić, bo, mhm. bo zawsze coś szybko powiem, zawsze staram się. Też kiedyś ktoś mi powiedział, jeden z dziennikarzy, że dobrze jest jak się wypowiadamy, żeby te nasze słowa były catchy, mhm. żeby, one żeby one były takimi um, cytatami. Żeby mm -hmm. mówić tak, żeby ktoś to potem mógł, żeby, żeby mówić lidami, tak? tak, tak. Mm -hmm. Jakimś takim właśnie wybudowanym tekstem. I, I czasami właśnie staram się, żeby te moje wypowiedzi były jakieś, nie były mm -hmm. takie tam bardzo ogólnikowe. A co się u pani najlepiej klika na Instagramie? Prywata niestety. <laughs> Prywata, jakby, w sensie takim, że moje prywatne historie związane z, na pewno z redukcją wagi. To, mhm. się, to ludzie bardzo lubią. Teksty motywacyjne bardzo ludzie lubią. U mnie największe zawsze zainteresowanie jest, kiedy, kiedy piszę o tym, że trzeba być dzienną, że trzeba się tam nie dawać, być sobą, żyć po swojemu, wszystko wokół tego. Jak piszę dużo o redukcji kilogramów, o takiej dyscyplinie wewnętrznej, to to rzeczywiście się najbardziej, mhm. najbardziej klika, a jak staram się być taka, jakieś takie merytoryczne, bardziej psychologiczne rzeczy, to one się zawsze klikają troszkę mniej. Ostatnio pani e, wydała też książkę Kobiety, które czują za bardzo, znaczy właściwie mam na myśli to, że została przetłumaczona na język tak. chorwacki. Tak ona została mm. przetłumaczona na język chorbacki, teraz będzie jeszcze przetłumaczona na macedoński i na serbski, mm. więc ogólnie Bałkany y, będą wysoko wrażliwe. Zdobyte, Zdobyte mm. tak. Y, to, to fajne jest takie doświadczenie. No, ta książka mm. Kobiety, które czują za bardzo, ona została wydana już y, dwa lata temu. Y, była nominowana do bestsellerów Empiku mm. razem z czułą przewodniczką, z którą oczywiście nie miała szans, ale, y, ale to i tak było bardzo miłe mm. być nominowaną razem z Natalią de Barbaro, no i i rzeczywiście to jest książka, która się bardzo ludziom podoba. Myślę, że ze względu właśnie na język, jakim jest napisana, tak mi się mhm. wydaje. Bo temat wysokiej wrażliwości jest tematem, który porusza głównie Lane Aron. A ja e, tak napisałam ją po swojemu bardzo, tak mhm. jak piszę swoje teksty. I jakby dla mnie takim, taką receptą w ogóle na dobry tekst jest to, żeby tak pisać z serca, nie z głowy. Mhm. Żeby takim pisać, żeby było ładnie, tylko żeby było po mojemu. Mhm. E, I e, tak, tak napisałam te kobiety, które czułam za bardzo. Tak po swojemu, tak, 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 tak jak pisałam bloga, tak w swoim mhm. języku. I, I to dostało bardzo duże, jakby bardzo uznane. Ludzie mhm. piszą, Jezu, kocham tę książkę, otulam się tą książką. Piszą, Boże, ja po prostu kładę się z nią spać. Ta książka jest taka ciepła, jest taka, jest taka rozmowa pod kocykiem, jest wszystko mhm. takie, takie spokojne. Więc, więc to, to jest myślę, że ten język mój e, taki, e, który, który nie został jakoś specjalnie oszlifowany, że tak mm -hmm. powiem i, i nie starałam się być panią profesor, bo ja nie umiem pisać tak super naukowo, ja nie lubię ani się mm -hmm. tak wypowiadać tak super naukowo, ja podziwiam mm -hmm. ludzi, którzy tak jadą teoriami, rzucając mm -hmm. statami, badaniami psychologicznymi, ja je znam i jakby mnie pani tu przepytała, to pewnie mm -hmm. bym wszystko powiedziała, ale ja w rozmowie takiej nie, nie używam tego. Ja wolę mm. mówić takim językiem, tak jak rozmawiam, nie wiem, w taksówce, czy tak jak rozmawiam o psychologii z osobami, które po prostu nie są psychologami, tak. bo wydaje mi się, że to nie o to chodzi, żeby tutaj tą wiedzą się popisywać, jakieś takie mają mam podejście. Mm -hmm. A te kobiety, które czują za bardzo, to kto to, 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 to jest? To kto to jest? Tak naprawdę. I czy wśród nich mogłaby pani y, zdiagnozować albo wskazać influencerki, te znane osoby, to również te kobiety? E, ta, książka tak naprawdę dotyka tematu e, wysokiej wrażliwości mhm. i osobistego poczucia bycia zbyt wrażliwą na ten świat. Znaczy, zbyt czułą, zbyt, e, zbyt e, taką, takiego poczucia, że, 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 jesteśmy, że jesteśmy tak e, kruche, że, ta, że ten świat, który tak pędzi, który nas tak bodźcuje. Po prostu mhm. jest, jest dla nas bardzo męczący. Mhm. E, czy, czy, czy znane osoby są wysoko wrażliwe? No, myślę, że są. To, to um, dostałam taki, kilka takich maili od bardzo znanych osób, które się odnalazły. Mhm. Taka znana osoba, która się na przykład identyfikuje jako ktoś wysoko wrażliwy, to jest Alanis Morissette. Mhm. Ale, ale są też inne osoby, czy, czy, czy w Polsce Kasia Glinka, na przykład, która mhm. opowiada o swojej wysokiej wrażliwości, są też wielokrotnie o tym rozmawiałam w różnych mediach. Także, także ja myślę, że bez wątpienia wśród osób publicznych są ludzie wysoko wrażliwi, mm -hmm. no bo którzy stanowią aż 20% społeczeństwa mm -hmm. według badań Elaine Aaron. A niektórzy nawet dzisiaj, ona to badała w latach 90., ale niektórzy dzisiaj mówią, że nawet około 30% mm -hmm. są takie badania, czyli dużo z nas, mm -hmm. więc też dużo z influencerów. A czy pani jest tą osobą wysoko wrażliwą? Tak, ale mm -hmm. powiem pani, kto nie jest. Na mm -hmm. pewno e, osoby, które. Nagminnie hejtują, to nie są osoby wysoko Naprawdę? wrażliwe. Te, które hejtują, mhm. nie. Dlatego, że jednym z, z takich głównych komponentów, jednym z głównych komponentów wysokiej wrażliwości jest empatia. Mhm. Jest takie, taka umiejętność wyobrażenia sobie, co czuje druga strona. Mhm. Takiego bardzo głębokiego e, odczuwania e, innych ludzi, czucia mhm. innych ludzi. Jeżeli my jesteśmy. Jesteśmy um, pozbawione empatii. To nawet jeśli nam wszystkie bodźce przeszkadzają, to, i tak nie, to, to nie jesteśmy wysoko wrażliwymi mm -hmm. ludźmi. Więc, ne, więc to, jest, to jest taka różnica. Natomiast ja, no, ja jestem osobą wysokowrażliwą, więc ym, tak jak, tak jak mówi Alain Aron, że osoby wysokowrażliwe, jak dostają hejt, krytykę taką bardzo mocną, mm -hmm. to często się zamykają w sobie, to je to bardzo boi. Mm -hmm. Mielą to przez tygod tygodniami, nie mogą się odkleić od tej krytyki. Mm -hmm. e, ja sama myślę, że też bym pewnie tak miała, się nie nauczyła e, tak jakiegoś takiego lepszego podejścia do tematu, mm -hmm. bo no bo tej ten taki jest, że on się do nas potrafi przykleić i nie możemy go z siebie odkleić. Mhm. To przejdźmy jeszcze do tematu body-shamingu, bo mhm. pani też dużo o, o tym temacie mówi. Widziałam kilka postów na Instagramie, właśnie, e, właśnie traktujących o body-shamingu. Czy mogłaby pani powiedzieć coś więcej o tym zjawisku? Ja wypowiadam się na temat body shamingu właśnie ze względu na swoją redukcję, ale mhm. zawsze się wypowiadałam też ze względu na to, że, jako osoba plus size, um, często jakby dostawałam maila od dziewczyn innych plus size, które mówią: Pani Kasia, jak fajnie, że Pani nie nosi kolorowe ubrania, albo jak mhm. fajnie, że Pani się nie wstydzi tego, że jest Pani większa, tak? Ja byłam no dużo, dużo większa, więc więc a nigdy specjalnie się nie wstydziłam tego i zawsze się lubiłam w każdym rozmiarze. Mhm. Moja redukcja nie jest związana z tym, że ja siebie nienawidziłam i teraz mm -hmm. nagle tam to nie o to chodzi zupełnie. Ale yy, tak, ale rzeczywiście teraz piszę o body shamingu yy, także w takim też kontekście, że, yy, że to, że schudłam trochę, yy, to nie znaczy, że jestem jakąś lepszą wersją siebie, mm -hmm. że jestem lepsza, że teraz już to zazwyczaj jest Zazwyczaj jest tak odbierana, właśnie ta lepsza wersja siebie. Tak, zazwyczaj jest tak i takie zdjęcia przed, po, ja, tak. ja, się, ja się wzbraniam przed tym, bo ja uważam, że na no, jakie przed, po, zawsze było ekstra, tylko teraz mm -hmm. po prostu ważę 50 kilo mniej. Ale jakby Dalej, e, wtedy też byłam ładna i dalej jestem ładna. Tak sobie mm -hmm. tak, tak gadam, ale, ale robię to dlatego, żeby, żeby pokazywać, że Jezu to jest tylko ciało, tak naprawdę. Mm -hmm. I że nie, nie. Oczywiście ja to przede wszystkim, ja chcę być zdrowa, chcę być super zdrowa, chcę być sprawna. Mam prawie 40 lat, to już jest dużo i ja już muszę sobie tutaj ogarniać. Mm -hmm. um, ale nie, ale nie, nie idę do, do, do konkursu piękności, więc y, i też o takiej samoakceptacji ciała, ciało życzliwości. Ja staram się mm. mówić nad tym w swoim Instagramie. On jest w zasadzie mm -hmm. po to, żeby się ludzie odczepili od siebie. Mm -hmm. <grych> Cytując profesora Osiatyńskiego. Żeby naprawdę patrzyli w lustro i przestali być tak krytyczni, bo mam poczucie, że body shaming jest okrutny. I mam wrażenie, że w ogóle otyłość na przykład jest, dotyczy tak wielu osób a jest, e, dotyczy tak dużej mniejszości, a jest sprawą, którą nikt się nie zajmuje. Tak jak mówi się, nie dyskryminuj osób LGBTQ+, nie mm -hmm. dyskryminuj o, osób innych narodowości, innym kolorze skóry nie, niż twój, a, ale wciąż nie ma kampanii e, dotyczących tego, żeby nie dyskryminować, nie lekceważyć, nie dyskredytować ludzi plus size, a to się robi nagminnie. Jakby mhm. dyskryminacja, jakiej doświadczają i fat-shaming osoby, osoby większe jest straszna. Mhm. I jest niestety uprawomocniona bardzo często, bo ludzie uprawomocniają mówiąc no ale ja to robię dla twojego dobra, ale musisz tak. po prostu wziąć się za siebie. No przecież muszę to pani powiedzieć, jestem lekarzem na przykład. Tak? Jest takie, było ostatnie badanie dotyczące tego, jak lekarze upokarzają pacjentów z nadwagą i otyłością. E, więc więc to, to, to pokazuje, że jest jeszcze dużo do zrobienia w tym temacie mm. Oczywiście mój profil na Instagramie to, to wiele nie zrobi Psycholog na Insta też zachęcam tak. do odwiedzania Psycholog na Insta się mm. nazywa dokładnie To też on jakiejś rewolucji nie zrobi ale, ale po prostu mam takie poczucie, że jak mam trochę głos To mm. na pewno nie będę milczeć w tym temacie Bo to jest temat dla mnie osobisty Ja mm. w ogóle lubię się wypowiadać na tematy na, jako, na których się jakby znam i które czuję bardzo wewnętrznie. Tak z autopsji zawsze. może też. Tak, mhm. ja się nigdy nie wypowiadam na przykład za dużo o dzieciach, mhm. czy, czy nawet o uzależnieniach na przykład, o, duży, o używek, bo jest to bardzo obce moim doświadczeniem życiowym. Mhm. I, e, i, a zawsze uważam, że super opowiadają te osoby, które nie tylko są świetnymi Teoretykami, ale też mają w praktyce doświadczenie, mm -hmm. i to zawsze, to zawsze mnie najbardziej ciekawią takiej mm -hmm. perspektywy. I zawsze stałam się być też taką osobą, która jak mówi, to o tym, co albo sama przeżyła, albo gdzieś tematy są bliskie. Mm -hmm. Wspomniała Pani o tych zdjęciach przed po, e, właśnie podczas na przykład odchudzania. Ja sobie tak pomyślałam, ciekawe byłoby pokazać nasz umysł przed po, przed schudnięciem e, e, na przykład, i po, jak on tak. się zmienia, nasza tak. głowa. Super pytanie, super refleksja. Ja też taką mam czasami, że, że powinna być, wczoraj miałam taką refleksję, mm -hmm. że powinna być terapia, psychoterapia dla osób przed procesem redukcji mm -hmm. w trakcie i po. Mm -hmm. Że po redukcji ta głowa człowiek też jest inny. Że kiedy schudnie, na przykład 60 kg. To, to, też, to też jego myślenie się mhm. zmienia, albo też jego ciało się zmienia, a na przykład myślenie zostaje w tamtym, no w tamtym miejscu. Mhm. I nierzadko, na przykład rozmawiając z osobami, które bardzo dużo schudły, to osoby mówią mi, wiesz, ale ja się dalej boję ludzi. Ja dalej wchodzę mm -hmm. do autobusu i patrzę, kto się będzie zśmiał ze mnie. Mm -hmm. Kto będzie mnie wytykał palcami, że o jest jaka gruba pani. Eee, zazwyczaj mówi się o tym, że umysł nie nadąża za schudnięciem, czyli że mm -hmm. my, ja też to mam, na przykład, że ja nie widzę, że schudłam. Ja mam syndrom oszusta. Mi się wydaje, że nic mm -hmm. nie widać po mnie, że schudłam. A, a, ale mimo, że ludzie mówią, no, no jest mega różnica i jakby rozmiar, i ubrania mi to mówią, mm -hmm. tak, rozmiary. Ale jest coś takiego, że umysł nie nadąża za ciałem. Mhm. Że ciało słudło, a umysł jakby jest dalej e, w tej tamtej wadze. Mhm. Także, także myślę, że to byłoby ciekawe. Jeszcze tak sobie myślę, że mm, też takim ostatnio top tematem, który też pani e, z tego, co kojarzę też, poruszała był egeizm. Mhm. E, no i tutaj sobie myślę mm, o Madonnie. Która pojawiła się gdzieś publicznie i została bardzo skrytykowana, jak bardzo się zmieniła, i, i myślę, że to ją dotknęło, bo, bo też odpowiadała na ten hate. I czy, czy stara się z w ogóle insta -tematem? czy w ogóle na social media, mediach jest ta przestrzeń dla osób, nie wiem, 50 plus? Czy, czy, czy już jak mam 50 lat, to powinnam się schować i tam się nie pokazywać, bo po prostu zostanę na czymś przyłapana, zhejtowana i od razu ostracyzm, bo mam tyle lat. No ja myślę, że to jest dużo w naszych głowach mhm. i dużo zależy od naszego podejścia. Wydaje mi się, że każde pokolenie ma swoje ulubione social media i te starsze osoby lepiej się czują pewnie na Facebooku, te milenialsi mm -hmm. na Instagramie, a młodsze pokolenia zetki i młodsi TikTok. na TikToku mm -hmm. i pewnie jeszcze coś jest nowego, o czym ja nawet nie wiem. Mm -hmm. e, jest coś nowego? O czym nie wiem? Wiem, że jest coś takiego jak Birial. Aha, Aha. Czyli, że od razu można tak realnie odpowiedzieć swoim zdjęciem, i ma się na to tam A, no jakiś właśnie. określony czas. I to jest właśnie A, no też właśnie. bardzo takie naturalne, bo, bo my gdzieś. Mimo tych filtrów, bo nie wiem, czy pani słyszała, że też na TikToku tak. teraz wszedł filtr, który absolutnie nie można rozpoznać, że, że ta twarz jest zmieniona, i nawet kampania DAF wyszła, tak, marki, która, która stara się walczyć na TikToku też i uświadamiać o tym filtrze. No ale. To, to są właśnie, ja cały czas nie rozumiem, bo powstają takie filtry. My chcemy się zmieniać, pokazywać kimś innym, photoshopować te zdjęcia, ale jest też ogromna potrzeba bycia realnym, takim transparentnym, naturalnym. Stąd właśnie ta, ta aplikacja z tego, co kojarzę, właśnie to BeReal. Więc ja, ja cały czas nie wiem... Którą, którą drogą podążamy, i czy to właśnie też nie zależy trochę od pokolenia, którym jesteśmy? Że mm -hmm. właśnie my, milenialsi, do, do pokolenie, do którego ja do, je, jestem, no to, to jest bardzo pokolenie uzależnione od social mediów, ale myślę, że pokolenie mm, Z, które no, jakby urodziło się w cudzysłowie, mówiąc, tak się mówi, z, z, tym, z elektroniką, z telefonami, to oni mają trochę inne potrzeby od, od tych social mediów, chcą być właśnie wyjść z tej bańki nierealności. Mm. Tak, tak mi się wydaje. Też myślę, że to jest ogromny prze, przeskok i że o, duża różnica i że pewne, e, pewne aplikacje, s, e, czy pewne e, modyfikacje aplikacji służą i trafiają w potrzeby tych młodszych osób. Mm -hmm. A Dalej, te, te udoskonalacze to jest jednak milenialsowa potrzeba. Mm -hmm, tak. E, taka, e, ja myślę, że to jest e, bardzo e, trudny temat, bo jak człowiek wejdzie już w doszlifowywanie do swoich zdjęć, to myślę, że bardzo trudno z tego wyjść, że to jest takie, no, jakby m, bardzo wciągające. Natomiast natomiast ja też sobie z drugiej strony myślę, że w każdej, na każdym, w każdym medium może zaistnieć osoba w każdym wieku. I rozmiarze, mm -hmm. i o każdym wyglądzie, tylko to jest kwestia pewnej osobowości naszej mm -hmm. i umiejętności do dopasowywania się do oczekiwań danej grupy i danej społeczności, mm -hmm. którą zawsze trzeba myśleć o tych swoich obserwatorach, czego oni potrzebują, co mm -hmm. oni chcą oglądać, jakie treści ich ciekawią, interesują. Myślę, że jest bardzo wielu influencerów starszych w sensie. Do, do... Tak, gościliśmy tutaj nawet mądrą babcię, mm -hmm. właśnie influencerkę 55. Tak, plus. tak. tak. Beate. No mm -hmm. właśnie, która e, też, e, też się znamy z Beatą i e, e, która ma ogromne rzesze tak. swoich fanów, swoją telewizję. Dokładnie. E, i, e, i, i, I to są ludzie w różnym wieku. To nie mm -hmm. są tylko inne mądre babcie, tylko to są też dziewczyny w naszym wieku, które mm -hmm. gdzieś tam się odnajdują w tych treściach. Więc myślę, że jak najbardziej wiek nie jest przeszkodą do niczego. Mm -hmm. Natomiast jeżeli my mamy takie mentalne poczucie, że nie, 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 to nie jest dla mnie, nie, ja nie mm -hmm. będę. Na przykład ja się czuję sama wewnętrznie zastarana TikToka, mimo że pewnie starsze ode mnie dziewczyny mają TikToki mm -hmm. i wcale się tak nie czują. A ja na przykład czuję, że ta aplikacja mnie wyprzedza, nie? że mm -hmm. ja, ja, ja po prostu jej nie czuję. Ja na przykład czuję Instagram, a dużo moich koleżanek mówi Jezu, Instagram jest dla dzieciaków na przykład. Mm -hmm. <laughs> Więc zostajemy na fejsie, tak? A już na przykład Facebook jest taki że nie, tylko nie Facebook, tak? Mhm. Więc, więc to wszystko jest w naszej głowie i nie, każde social medium myślę, że jest ogólnie super, tylko z taką też rozważnością. Trzeba mieć po prostu dobrze poukładane w głowie i wtedy, wtedy z każdego można fajnie czerpać dużo wiedzy i dużo, dużo fajnych treści. Mhm. Tak na koniec zapytam, czego o pani nie wiemy? Wielu rzeczy, bo ja, mhm. ja staram się bardzo chronić swoje życie prywatne Mm -hmm. i mimo, że pokazuję czasami swoje zdjęcia, czy swoją prywatę, gdzieś tam, nie wiem, co że jestem nie wiem, w Nowym Jorku na przykład, czy gdzieś tam, to e, nigdy nie pokazuję bliskich osób, tego z kim jestem, gdzie mieszkam, jak mieszkam. E, czy, Dlaczego? Czy, jest, czy jestem w związku, czy nie. No bo e, uważam, że to jest e, jakby taka płaszczyzna, e, która nie jest nikomu potrzebna do szczęścia, żeby o tym mm -hmm. wiedzieć. I myślę, że to jest po prostu szum informacyjny mm -hmm. dla moich obserwatorów, że nie po co to pani jestem. być ekspertem? Po prostu. Ja jestem ekspertem, jestem psychologiem, jestem psychologiem bardziej lifestyle'owym, mhm. ale swoje prywatne tematy wolę zatrzymywać dla siebie, nie chcę patować nadmiernie jakby swoimi sprawami. Mhm. Chyba, że te sprawy są w moim poczuciu jakieś społecznie ważne, jak na przykład redukcja wagi, tak? mhm. Bo. Ja na początku myślałam, że nie będę w ogóle mówić o redukcji, ale nie dało się, no bo mm -hmm. ludzie zaczęli pisać, co pani zrobiła i na przykład zaczęły jakieś teorie krążyć, miała pani operację, a ja nie mm -hmm. miałam operacji, mm -hmm. więc zaczęłam odpisywać w diemach, że ja nie miałam operacji. Myślałam sobie, Boże, co ja robię? Zamiast się tłumaczyć ludziom jednej osobie, tak, to mm -hmm. muszę po prostu o tym zacząć pisać i mm -hmm. mówić, a może ktoś się zainspiruje. I dzięki mm -hmm. temu ludzie zaczęli jej, naprawdę, tak można, ale fajnie, mm -hmm. proszę pisać więcej. I kilka już dostaję, e, dostałam już kilka takich informacji, że ktoś mówi, wie pani co, zainspirowała mnie ta bieżnia, no, którą pani sobie kupiła mm -hmm. i ja też chodzę, po, chodzę na bieżni codziennie. Więc to są takie rzeczy, że myślę sobie, okej, okay, fajnie, czyli, czyli mogę trochę uszknąć tajemnic, trochę pokazać siebie, jeżeli to czemuś służy. Ale to, z kim jestem, nie, nie służy nikomu. Mm -hmm. więc, e, więc ja nie chcę tego pokazywać. Mm -hmm. Czasami ludzie mówią, dlaczego pani nie pokazuje, z kim pani no właśnie jest? Właśnie miałam bo... o to pytać, czy pytają. Bardzo. Mm -hmm. e, znaczy bardzo. No, no sporo osób pyta, no, żeby mhm. pokazać, żeby się razem gdzieś pokazać czy coś, ale ja nie mam absolutnie tej, tej potrzeby i, i myślę, że nigdy jej nie będę, nie będę miała. Chyba, że mi się coś zmieni, ale, mhm. ale, ale myślę, że to po prostu nie wynika z profilu mojej pracy. Mhm. Może gdybym bo głównie się specjalizowała, nie wiem, w e, seksie tantrycznym i mhm. jako, jako elemencie terapii, to może bym kogoś pokazała, tak? tak. Że, na takiej zasadzie, no bo tak jak rzepetcy na przykład, mhm. ale, ale w moim jakby w moim obszarze pracy nie, nie, nie muszę pokazywać, z kim jestem. Mhm. Jakie ma Pani dalsze plany zawodowe, jeśli można spytać? Myślę, że trochę odstąpić od mediów. Mhm. E, Dlaczego? Szukam do siebie jakiejś drogi, jakiejś Proszę. przestrzeni. Mam kilka takich bardzo fajnych projektów mhm. z, je, z dużo, dużo większymi influencerami niż ja, e, z którymi chcemy coś tam wspólnie robić, i myślę, że to na mnie bardziej zajmie. Natomiast me, mediami trochę jestem zmęczona. Mhm. E, czasami mam wrażenie, że, że może ja już gdzieś powiedziałam wszystko, co wiem, i teraz mhm. tylko odtwarzam. E, może muszę sobie też czasami zrobić jakąś się, y, przerwę, bo to też jest męczące. Tak. Ja myślę, że Instagram też jest męczący mm. jakby na dłuższą metę, że to nie jest taki prosty zawód, że unboxer, tak? Otwieram tylko mm. paczki z prezentami. Czasami dostajesz coś, czego wcale nie chcesz, czasami dostajesz coś, co głupio ci jest pokazać, albo nie masz ochoty pokazywać, a po prostu mm. nie masz nastroju i porządku w mieszkaniu, żeby pokazać na przykład prezent, jaki dostałaś, a musisz, albo czujesz, że musisz. Mm. Więc to nie jest takie, takie usłane różami. Mhm. Ja rozumiem e, tą chęć detoksu, ale proszę pamiętać, że są obserwatorzy, którzy chętnie chłoną pani, pani wiedzę, pani, tak, to, to jak i... pani edukuje. E, byłoby na pewno odczuwalne, gdyby, gdyby przestała być pani online. Ale oczywiście to jest zrozumiałe, że każdy z nas potrzebuje tej przestrzeni dla siebie. Tak, ja zdecydowanie jakby nie chcę opuszczać ludzi. Mm -hmm. Dalej piszę książki, dalej tworzę różne rzeczy, mm -hmm. treści. I dopóki mam taką energię w sobie, to jak najbardziej chcę mówić o tej psychologii, bo ja wiem, że w dzisiejszych czasach, kiedy jesteśmy tak zestresowani i bombardowani mm -hmm. różnymi nieprzyjemnymi wiadomościami, to potrzebujemy Potrafić o siebie dbać, potrafić tak. dbać o swój dobrostan psychiczny, radzić sobie z różnymi negatywnymi informacjami, mhm. ale też i na przykład hejtem, tak. radzić sobie ze sobą też. E, i, I myślę, że ten profil mój właśnie temu służy, takiej psychoedukacji i takiemu mhm. zastanowieniu się, dobra, jak ja mogę dzisiaj o siebie zadbać. Mhm. I ta, to inspirowanie innych na pewno, na pewno się nie skończy. Natomiast, natomiast czasami robię sobie właśnie taką przerwę od. Takich głupotek, nie? Takich mm -hmm. jakichś tam wypowiedzi, które nikomu nie służą. Mm -hmm. Są tylko po prostu super medialne. Mm -hmm. No dobrze, ja bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Dziękuję. E, miałabym jeszcze mnóstwo pytań, ale myślę, że to, to jest dobry powód do tego, żeby jeszcze raz się spotkać. Być może przy innym temacie, nie skupiając się na hejcie, bardzo Pani dziękuję. Dziękuję bardzo.